Dzień dobry w czwartek. Przepiękne słowo na dzień świętego Jakuba. Pierwsze czytanie to jest bardzo śliczny tekst świętego Pawła o naczyniach glinianych, żeby z Boga była przeogromna moc. No i w drugim czytaniu jest kwestia matki, między innymi właśnie apostoła Jakuba, która przychodzi do Jezusa i prosi właśnie, o co prosi. Generalnie to tak zwróciłem na to dzisiaj uwagę rano, że Paweł mówi w tym swoim ślicznym tekście o naczyniach glinianych o tym, że po to ma cierpienia i po to one mu są niezabierane, żeby właśnie podkreślić, że Bóg jest większy, że ja potrzebuję Boga. Oczywiście cienka granica jest, bo można powiedzieć, że chrześcijaństwo znowu kultywuje cierpienie, znowu się, nie wiem jak to powiedzieć, pławi w cierpieniu. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że cierpienie w naszym życiu jest. I w bardzo wielu modlitwach, które mamy, my się ciągle modlimy za siebie, żeby nam dobrze w życiu było. Tymczasem chrześcijaństwo i ten tekst Pawła też pokazuje nam, że nie chodzi w chrześcijaństwie o to, żeby się cierpienia pozbyć za wszelką cenę, ale chodzi o to, żeby spróbować swoje życie, wszystko, co w nim trudne, przeżyć z Bogiem. I to jest inny punkt patrzenia, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy kurczowo trzymają się życia, w którym wszystko jest ok, w którym wszystko jest ładne, silne, mocne, ale chcemy pokazać światu, to jest nasze świadectwo, że w taki sposób przeżywamy słabość, również cierpienie, które dotyka każdego człowieka, bez względu na to, czy wierzy w Boga, czy nie, który nie odbiera mi godności. To jest bardzo ważna kwestia. Matka, która przychodzi, matka synów Zebedeusza, przychodzi do Jezusa i prosi o coś Jezusa. Przed chwilą Tomek, wychodząc ze mszy, mówi, chyba musiała mieć słabą wymowę, bo Jezus, bo ewangelista mówi, że o coś prosiła, a Jezus pyta jeszcze, o co prosisz. Może słabo mówiła, albo niewyraźnie mówiła. A być może chodzi o to, że prosiła bardzo wyraźnie, tylko Pan Jezus właśnie pyta, o co tak naprawdę prosisz. Czy jesteś świadoma tego, o co prosisz? I to jest kwestia bardzo ważna, żebyśmy wiedzieli też, o co prosimy. To znaczy, nie chodzi o to, żebyśmy rozumieli słowa, które wypowiadamy, ale chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość konsekwencji swojej modlitwy. I nie dlatego, że tak jak to jest w różnych filmach, kiedy jest mowa na przykład o czterech życzeniach czy trzech i wtedy człowiek traci głowę i głupoty prosi tego duszka, Jima czy kogokolwiek, ale dlatego, że pytanie jest, czy ja naprawdę wiem, o co się modlę. To znaczy, na ile żyję świadomie samym sobą, właśnie na ile potrafię zdiagnozować, co się w moim życiu dzieje, a na ile tylko żyję tak zwano, tak jak to często mówimy, na skórkowo, czyli chcę, żeby mi było dobrze. Matka synów Zebedeusza przyszła prosić o stołki. Na marginesie, zobaczcie, my tak często narzekamy na tych naszych biskupów, że, nie wiem, chcą świat poustawiać pod siebie, ale to już jest w Ewangelii. Już od samego początku, nawet nie osobiście, ale matkę wysłali, matka poszła w ich imieniu prosić Jezusa o coś, co będzie dla nich dobre. Ale wracamy. I Pan Jezus zadaje jej pytanie, czy możecie pić z kielicha, który ja mam pić? I to jest ta rzecz, o której mówiłem, żeby uważać na to, o co prosimy. Ona mówi oczywiście, że tak. Jezus mówi, kielich mój będziecie pić. Jakub, jako pierwszy z apostołów, jest zabity za Pana Jezusa. Oczywiście nie chodzi o to, że Bóg wysłuchuje modlitwy, Panie, daj mi śmierć i umieramy, ale chodzi o to, że moja modlitwa ma mnie otwierać na to, co jest perspektywą niewiadomą. To jest to, co mówiłem przy pierwszym czytaniu, że nie żyję po to w chrześcijaństwie, żeby mi było lżej, ale żyję przede wszystkim po to, żeby pokazać, że to, co jest trudnością, to, co jest cierpieniem, nie musi mnie oddzielać od Boga, ale uwaga też od mojej ludzkiej godności. A więc mogę
przeżyć całe swoje życie, również z cierpieniem i z tym wszystkim, co trudne, również ze swoim grzechem, z godnością, to znaczy cały czas odnosząc się do Pana Jezusa. To jest leitmotiv mojego życia duchowego, że nie muszę być człowiekiem poukładanym na 100%. To nie chodzi o to, że schlebiam grzechowi, ale chodzi o to, że w moim życiu grzech jest, w moim życiu słabość jest i nie mogę udawać, że ich nie ma. W związku z tym albo uwierzę w to, że Bóg przychodzi do mnie takiego, jakim jestem i mnie zbawia, albo całe życie będę tylko próbował się skupiać na tym, żeby moje garnki, moje serce, moje wnętrze, moje ciało, wszystko było mocne i silne i na tym będę próbował pokazać, że jestem taki super wierzący, albo będę wierzył w to, co Paweł dzisiaj mówi, że moja wiara, czyli relacja z Panem Bogiem, jest schowana w coś, co jest bardzo, bardzo kruche. I to sprawia, że muszę inaczej patrzeć na swoją słabość, a więc nie mogę jej przez nią przekreślać wartości mojego życia. Kiedy zgrzeszę, kiedy upadnę, kiedy słabość bierze górę, nie mogę mówić, że jestem beznadziejny. I druga rzecz, to samo muszę zastosować w stosunku do innych ludzi. Nie mogę ich przekreślać. Muszę być człowiekiem, który próbuje im tą słabość i grzech pomóc przeżyć, a nie być człowiekiem, który ich wali po głowie za to, że nie są mocni. To bardzo trudne, bo również w chrześcijanach bardzo mocno jest obecne jest światowe myślenie, gdzie liczy się siła, gdzie liczy się poukładanie i to wszystko, co można pokazać. Tymczasem nie tak między wami będzie. Kto chciałby być pierwszy, niech będzie ostatni. Kto chce być silny, niech będzie słaby. To jest inna logika chrześcijaństwa. Również inna od tej, którą możemy spotkać choćby, nie wiem, w mediach społecznościowych, gdzie chrześcijanie prześcigają się w tym, żeby pokazać, kto jest silniejszy, komu można dokopać, bo jest słabszy. Strasznie dla mnie trudne jest to, co wczoraj czytałem w różnych miejscach w internecie. Wczoraj, jak wiecie, biskup Ryś zdjął ekskomunikę z Michała Misiaka i komentarze wielu księży, wielu osób wierzących na temat tego wydarzenia są straszne dla mnie, bo pokazują, że my nie potrafimy się ucieszyć z tego, że ktoś wraca do kościoła. My się musimy pastwić aż do końca. A więc najpierw pastwiono się nad Michałem, że zrobił to, co zrobił, zrobił głupotę, bo się ochrzcił, zaciągnął na siebie karę. A teraz, kiedy po dwóch miesiącach biskup Grzegorz zdejmuje z niego karę, ci sami ludzie pastwią się znowu nad nim, mówiąc, że to za szybko, że będą z nim kłopoty i tak dalej. No na miły Bóg, z każdym i każdą z nas są kłopoty i będą kłopoty, bo jesteśmy ludźmi grzesznymi i słabymi. I tak jak Michał, i tak jak ja, tak jak ty, Antku, Zosiu, Stanisławie, Wojciechu, jesteście takimi ludźmi, z którymi Bóg będzie miał zawsze kłopot, bo my jesteśmy słabi. A więc my musimy się w chrześcijaństwie uczyć tego, że słabość jest drogą do Boga. Moja słabość, to jest dosyć proste do przyjęcia, ale też słabość drugiej osoby. Również tej, którą widzimy w mediach. I być może włącza się nam taki mechanizm, że od niej byśmy chcieli wymagać więcej. Na miły Bóg to jest taka sama osoba jak ty. Taka sama osoba, która przeżywa grypę tak jak ty, która korzysta z toalety tak jak ty, która nie potrafi się modlić tak jak ty, która ma problemy i idzie do Pana Jezusa, żeby sobie załatwić łatwiejsze życie tak jak ty. My się naprawdę niczym nie różnimy. My musimy się tylko nauczyć tego, że mamy kochać każdego tak samo. Strasznie trudne. Dobra. I tylko jedna rzecz jeszcze. W tle świętego Jakuba jest dzisiaj wspomnienie świętego Krzysztofa. Historycy się kłócą, czy on w ogóle istniał, czy nie. Ważne jest przesłanie Krzysztofa, który niesie Chrystusa. Mamy nieść Chrystusa, ale jeszcze o czymś innym chciałem. Dzisiaj jest tradycyjny dzień święcenia, chciałem powiedzieć pokarmów, pojazdów, samochodów. Chciałbym powiedzieć coś może, co będzie dla wielu kontrowersyjne, ale bardzo was proszę, dziś mikrofon uciekł,
bardzo Was proszę, Salwatorianów w ogóle pozdrawiam, bardzo Was proszę, nie święćcie pojazdów, samochodów, jeśli nie macie zamiaru przestrzegać zasad ruchu drogowego. Jeśli ktoś modli się przed każdym wyjechaniem z garażu, raz w roku święci swój samochód, a naprawdę na drodze ma w poważaniu zasady ruchu drogowego, to niech go nie święci, bo to jest grzech przeciwko drugiemu przykazaniu. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Nie święć swojego samochodu, jeśli na drodze jesteś świnią, jeśli na drodze jesteś chamem, jeśli na drodze ciągle z premedytacją jesteś kimś, kto stwarza zagrożenie. To bardzo ważne. Nie chodzi mi o to, że jak jest 50 i ktoś pojedzie 60 czy 55, to nie o tą taką sytuację mi chodzi, ale chodzi mi o ten sposób bycia na drodze. Jeśli wiesz, że jesteś człowiekiem, który notorycznie grzeszy, bo naraża siebie i innych, to nie święć swojego auta. To nie módl się przed jazdą, bo grzeszysz, bo bierzesz Pana Boga jako talizman, a nie jako tego, który ma być kimś, kto cię przywołuje do porządku, czyli cię nawraca. Dużo dzisiaj gadałem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, jak widzicie, z naszej parafialnej kawiarenki, starej księgarni. Trzymajcie się.